Wam teraz, jak zmieniliśmy łazienkę tak, aby dodać kabinę prysznicową. Tutaj mamy dwie łazienki, jedno to jest mniejsze WC, a drugie jest z wanną i chcieliśmy po prostu to zmienić. Zamknęliśmy tą część, przesunęliśmy ściankę tak, żeby uzyskać tutaj miejsce na szafę, dzięki temu sypialnia też się powiększyła i zamknęliśmy tą część. Tutaj wyznaczyliśmy kabinę prysznicową, zaraz Wam pokażę. Tu są drzwi do łazienki. Niestety naprzeciwko musieliśmy zrobić miskę ustępową, dlatego że tutaj mamy pion i nie mogliśmy za bardzo od tego odchodzić. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj widzicie szafę, którą dzięki temu, że przesunęliśmy ściankę, uzyskaliśmy. Mamy drzwi wejściowe do toalety. Tu mamy kabinę prysznicową z drzwiami przesuwnymi. Miska toaletowa ustępowa musi być blisko pionu, więc ona się tutaj musiała znaleźć. Wannę zostawiliśmy w tym samym miejscu. Przenieśliśmy też grzejnik nad wannę. A pralkę ustawiliśmy po prawej stronie umywalki. Dzięki temu mamy i kabinę prysznicową, i wannę. I udało się te wszystkie funkcje połączyć. I jeszcze zyskaliśmy większą sypialnię, bo szafa wnękowa jest tutaj schowana.